Pytaj, 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 pytaj. Konrad, zmęczyłem się na tej pustyni. Potrzebujemy się czegoś napić. Chyba potrzebujemy wody. Woda w kawie jest bardzo ważna, tak samo jak woda na pustyni. Nie byłem przygotowany na takie diktum. No, czyli mamy jakiś inny zaplanowany początek? Sprytny? Nie, nie mieliśmy żadnego, ten był wspaniały. Franek galopował do was na... żelaznym koniu. Na żelaznym koniu. Jak heavy metalowcy. Ja miałem być takim konduktorem na tym, ale coś chyba nie wychodzi do końca. Dobra, idziemy już do was. Idziemy? Tak, tak, tak. Mamy czarki, które jest zaparzone 8 kaw. Najpierw Franek je zamieszał, później je zamieszałem. A potem się jeszcze raz zgubiliśmy, ale na szczęście od spodu są naklejki. Tak. Ale żeby nie było, że jesteśmy na ściemie, jedziemy. Jeszcze poprosiliśmy Filipa, żeby zamieszał. Więc jakbyś mógł zamieszać jeszcze raz, Filip, a my nie będziemy patrzeć. Nie będziemy patrzeć. Dobrze, to może powiemy, po co w ogóle było to mieszanie i czemu zaparzyliśmy 8 kaw. Zaparzyliśmy 8 kaw. Zostało powiedziane 4 razy w tym odcinku, natomiast każda jest na innej wodzie. Ta sama kawa, nasza Etiopia Nensa Borefisa. Tak jest, organiczna swoją drogą. Coraz więcej ostatnio mamy organicznych kaw. I zostało Bogu dzięki. Tak, i zaparzyliśmy ją na 8 różnych wodach, poczynając od warszawskiej kranówki Srogiej. Poprzez, czy kończąc, mam powiedzieć? No, powiedz na czym kończąc. Kończąc na, kurczę, na czym? No, może na Third Wave Water. Na Third Wave Water. Water, czyli dobrze. Saszetkach takich małych, które sobie robimy zawody. System pucharowy. Rozumiem. Ma to sens? Ma to sens. Czyli mamy 8 czarek. W pierwszej rundzie wybieramy 4. Tak. A w drugiej rundzie wybieramy 2. Do wielkiego finału. A potem grand finale i jak najlepiej zaparzyć kawę w waszym domu. Dobra, to niech to będą nasze parki. Nie wiadomo, co w nich jest, bo są zamieszane już 500 razy. Zacznijmy od tego? Zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego. Numer 1. No dobrze. Nie wiem, czy ci widać. Cię widać. No, okay. Widać. Musisz mówić tu. Mam. Dobra, mamy to. No dobrze, to ja polewam w takim razie pierwszą. Robimy raz, dwa i trzy. Co, odliczamy? Tak. To mogę... Trudno powiedzieć, a już? Nie macie mikrofony, to odliczajcie. Dobra. To no, trzy, raz, cztery, dwa, trzy. Dlaczego? W tej było trochę dużo goryczy, a ta była w jakiś taki funky sposób herbaciana. To mi się w niej spodobało. Tak herbaciana, ciężką końcówkę. No. Taka trawiasta trochę była na końcu. Była. Przytujesz? Ja to... Ta była słodsza, czyli numerak jeden. Tam zdecydowanie było więcej takich... cytrusów, trochę żółtych owoców, a tej było bardziej, moim zdaniem, i skórkowo. I pustki. Też było trochę pustki. Ta jest taka bardziej bodziasta. Numer uno. Przecież tak zawsze od lewej do prawej. Dobrze. Ja wiem. Ja też. Czy ty wiesz? Gotowi? Tak. Trzy, cztery, hops. Dlaczego? To była pustawa. No nie wiem, biłem się ze sobą. Ale była taka gładziutka też. Była. Bo ja też miałem wątpliwości. Bo za pierwszym razem ta mi bardziej smakowała, ale jednak po drugim piciu może stwierdziłem, że ta ma więcej takiej bright acidity, jakby powiedzieli za morzem. No tak. Tak, tak, tak. Lubię, bo jest spoko. To jest trochę cięższa, trochę więcej wody. Trochę się tam więcej pojawiło orzeszków. Bardziej gładka, ta była taka bardziej, wiesz, z takimi skokami. Dobra. Napięcia. To zwycięzca. I luza. Wiecie co, ja chyba potrzebuję spójki. Spójna na podłogę. Więc jeździmy na dzikich koniach, jak kowboje. Nie, czekaj, to była para, a dobra. Nie, bo to jest para i tam była para. Czy nie?
Tak. Te pary i tak mogą być zrelosowane. Nie? Mhm. Skoro i tak są losowe. Czy nam może nie wierzycie? Numer 3. No. No dobra, już wiem. Ja też. Tak. Raz, dwa, trzy. Hibiskus się pojawił w niej na maksa. Tak, ta jest taka ziołowo-owocowa. Mi się skojarzyło z taką intensywnie zaparzoną zieloną herbatą. Z takim... Tak, no. Tak, tak. Tak, tak intensywna tak. Zielona herbata może. No, nie sproszkowana, taka... Nie, no, taka... Świeża. A ta druga była pusta i mało ciekawa, co? Tak, trochę niedoekstrahowana, trochę taka... Dobra. Tak, jestem polewaczem, nie wolno zmieniać ręki. Jesteś po środku. No dobra, ja jestem gotowy. Ja też. Raz, trzy, dwa, cztery. Trzy. Super. Smakował jak budyń z piasku pustynnego trochę. Budyń z pustynnego piasku, ale też ma jakąś taką nudną herbacianość w sobie. Mam wrażenie, że to nie ta wygrała, tylko ta przegrała. Ładnie powiedziane, ładnie powiedziane. Tak. Ale będzie lipa, jak nasza osmoza będzie nam nie smakowała. No dobra, czyli pierwsza i druga, teraz jako pierwsza para. Tak. Czyli jesteśmy... Czyli czwarta jako druga para. Czy chcemy, tak? Czyli nie odrzucamy jeszcze tych... Nie, no porównamy. Turki. Dobrze. Porównamy, tylko żebyśmy się nie pogubili. Jeden, dwa, trzy, cztery. No to tutaj będą kolejne dwa z drugiej tury i... Tu? No nic. Nie rozumiem. Żebyśmy się nie pogubili potem w porównywaniu między parami. Żebyśmy wiedzieli, które odrzuciliśmy w pierwszej turze, które odrzuciliśmy w drugiej turze. Ja też. Raz, dwa, trzy. O, teraz ja przegrałem. Ta w porównaniu do tej była trochę tempa. Ta jest, tak. Ma przyjemną soczystość i jest bardzo taka rozbudowana smakowo. Hmm. Dużo się w niej dzieje. Ja właśnie zdziałałem w drugą stronę. Mi się wydawało, że jest przeekstrahowana. Właśnie, że trochę za dużo zostało wyciągnięte z tej kawy. A to jest może dobra kawa i dzięki temu, że dużo jest wyekstrahowane, też się bardzo dużo dzieje w tej kawie. Hmm. Że i kwasowość i zioła i jakieś, no, to dobra kawa. To przegrało, to wygrało. No. Tak. To jest zawsze tam w wysokości dwójki, to będzie wiadomo, że ona odpadła ćwierćfinalistą. No dobra. Niezła skrajność. Drugi półfinał, tak? Tak. Si. Nie przejmujcie się, że to ma łóżko. Nie wiadomo, kto do niej cunelał, więc... Już mówiliśmy wcześniej, zgubiliśmy gdzieś w połowie drogi. Proszę mi wylać tutaj. No, jeszcze tak. Kupa kawy w środku. Proszę bardzo. Mam werdykt. Tyk, 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 tyk. Musisz powiedzieć tutaj. Trzy. Cztery. No nie. Ta wchodziła już trochę w takie sour, trochę mi się z wapnem kojarzyło, że była taka... To nie owocowość, tylko właśnie kwas był tam. No według mnie ta pierwsza, co w niej poczułem, to zapach takiej mocno zaparzonej czarnej herbaty z jakimś perfumą bergamotkiem. Bardzo mocno to z niej wyszło. Tak. To była trochę... No to jest taka szalona, przegięta, dziwaczna. Trochę tak. Trochę faktycznie tak, ale subiektywnie była smaczniejsza. Nie wiem, czy faktycznie było więcej ekstrakcji, natomiast... A no. Dlaczego wygrała oprawa? Chłopaki. Bo to była lepsza od tamtej. Była zbalansowana. To jest eliminacja. No. Wolałbym wypić filiżankę tej niż tej. Tak sobie myślę. No to co, mamy finalistów, tak? To nie wiem po co to przedstawiłem. Oddawaj. No dobra. Wielki finał. Let's go. Przyjdą. Jeszcze raz to samo. Ostatni plus. Raz. No dobra. Czy wszyscy są gotowi na najważniejszy wybór swojego życia? Trzy, tak. Cztery. Dobra, dlaczego?
Dlaczego wskazałem tą? Balans. Tutaj czułem za dużo owocowości. Trudny faktycznie wybór, tak powiedział Franek. To już kwestia preferencji już była. Kwestia preferencji. Tak, to już przeszliśmy z takiego okna że coś jest złe albo zło, dobre, tylko przeszliśmy w takie te dobrze zaparzone, smaczne kawy, kwestia preferencji. Nie? To było więcej balansu jak dla mnie. Może była taka trochę przez to też... Wypłaszczona? Lekko płaska, ale ta była... To w tej czułem dużo takiej owocowości soczystej, idącej wręcz w kwasowość i stąd trochę bardziej tam mi Tutaj już nawet trochę taka nadekstrakcja wyszła. Jak w większości tych kaw one były tak na granicy, to tutaj... A wy dlaczego tam wybraliście jako króla dzisiejszego dnia? No, trochę mi nie pomagała różnica temperatur już trochę w tej próbie, ale... No, tu wychodzi kwestia preferencji. Tu był rzeczywiście balans, ale wydawało się być troszkę spłaszczona. A w tej mi się z kolei właśnie podobała ta kwasowość, ta owocowość nie była aż skrząca, ale była... No, była bardzo soczysta. Tak, soczysta, takie mi się spodobała. Czerwone owoce, które właśnie coraz częściej się wybijały od czasu tego hibiskusa. Tutaj się pojawiły trochę takiej żurawiny, trochę właśnie też czerwonej ziołowości. Ta miała dużo więcej takiej rozwiniętej kwasowości, to było faktycznie no i miała trochę gładsza. Według mnie trochę do tej granicy jeszcze przesadności. Moim zdaniem trochę astringencji zaczęło wychodzić. To spójrzmy na tych, którzy odpadli w półfinale. Odpadły dwie kawy. Odpadła kawa 8. Ty, poczekajcie, to jest legenda. Jest legenda. Legenda. A tak zaczynamy od półfinału, a nie od końca? Chyba tak. No dobrze. To było na 8 miejscu. Brita. Hard Water Expert. Hard Water Expert Brity. Jest to... Weźcie, nie zasłaniaj tą kartką. Kawa na wodzie z dzbana. Tak? To jest dzbana? To warszawskie wody, dzbanek specjalny. Rakowska. Rakowski dzban. To właśnie my jesteśmy rakowskie dzbany. Konrad, to jest twój dzbanek. Czy u siebie w domu też otrzymujesz takie efekty? Dzbanek ode mnie z domu, ale jakiś filtr został świeżo wymieniony. Specjalnie do tych testów, więc przepuścił dosłownie dwa dzbanki wody, bo trzeba pamiętać, że te filtry starczają zwykle, przy takiej kiepskiej wodzie jak w Warszawie, raczej na kilkanaście litrów pewnie niż na dziesiątki na czy setki. No. Więc trzecie miejsce, można powiedzieć, ex aequo zajęła Brita Hard Water Expert oraz numer dwa, czyli Fairwave Water. Na wodzie? Destylowanej? Tak. Tak. Wczoraj ją przyrządziliśmy z Filipem, czy przedwczoraj, na destylowanej wodzie. To takiej dobrej jakości, nie takiej stacji benzynowej, tylko takiej od prawilnego producenta przysłanej świeżo. Tutaj czuć różnicę w smaku, jeżeli chodzi o tę wodę, bo my najczęściej pijemy wodę u nas z osmozy, która jednak mimo wszystko jest na bazie tej samej kranówki co Brita Hard Water. I ta kawa na tej wodzie wyróżni się zupełnie inną kwasowością. Totalnie jest inna, taka ostra jest, co? I wszystko jest takie buf, 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 po prostu. Więc jak mam wrażenie, że jak lubicie pić takie kawy bardzo wyraziste, takie nawet może zbyt wyraziste, no po prostu bardzo takie ostentacyjne kawy pokazujące, co jest w filiżance i podejrzewam, że z drugiej strony, że jak się kiepsko zaparzy, to może być paskudne na tej wodzie. Chyba trzeba też umieć dobrze parzyć kawę, bo jest bardzo intensywny ten napar, no na maksa po prostu. Nie skupialiśmy się też, żeby każdą kawę zaparzyć niestety w zgodzie, ustawiać jej konkretnie pod konkretną wodę. Każdą kawę zaparzyliśmy tak samo. W ten sam sposób oczywiście. Z tym samym mieleniem. No tak, tak. Moglibyśmy oczywiście się jeszcze bawić w to, żeby każda woda miała swoją własną recepturę, swoje własne mielenie. Wtedy moglibyśmy pewnie... Nie, no chodziło o to, żeby je porównać z tym samym wszystkim. Czy to jest? Osmoza Aqua. Drugie miejsce. Drugie miejsce. Osmoza Aqua. Osmoza Aqua, nasza palarniana, ustawiana na jakieś tam 120 z haczykiem, 120. Co tam się dzieje? Tam są dwa filtry węglowe, jeden jakiś magnezowy, jedna membrana, jeden BWT. Chyba są dwie membrany, moim zdaniem. Dwie membrany. Czyli przeszliśmy od Brity, gdzie wkład kosztuje 25 zł do... No i co wygrało? Kranówka? Kurde, zobaczymy. Nie, no śmieję się. Jest jakiś wielki kryształ napisany, może to on.
Wielki kryształ, dobra. Wielki kryształ. Who's the winner? Jeden. Barista Hassel. Pierwsze miejsce zajmuje woda z przepisu z Barista Hassel. W zasadzie to jest przepis zrobiony przez Barista Hassel, natomiast jest to przepis zrobiony zgodnie z zasadami SKA na z podręcznika na 2009 rok. To są najświeższe zasady, bo one wciąż nie zostały zmienione. Nie zostały odświeżone od tego czasu? I użyliśmy też tej takiej dobrej wody demineralizowanej czy destylowanej i dwóch składników. Kurczę, może je pokażę, co? No, tam stoi. Myślę, że kabelka ci starczy, skoro ja siedziałem na piecu, to wiesz. Biomus, woda. Woda demineralizowana gra z tej firmy. Wszystko będzie z tej firmy, to przypadek. Takie znaleźliśmy. Czy miały dobre opinie? I dwa składniki. Siarczan magnezu, czyli ten składnik właśnie magnezowy, no i soda oczyszczona, z której powstaje bufor. A jak robiliście, chłopaki, tę recepturę? Czy wsypywaliście kryształki bezpośrednio do wody, czy...? Nie. Do destylatu wsypujesz w odpowiednich proporcjach i potem do destylatu te roztwory w odpowiednich proporcjach dolewasz. Czyli jakby robisz z tych oddzielnie z magnezu i z tego sody robisz oddzielnie dwie mieszanki. Samą wodę z buforem i samą wodę. Mhm. I potem dolewasz. Kupiliśmy po kilogramie tych dwóch składników, a żeby zrobić litr składnika, którego później się dolewa kilkadziesiąt mililitrów, to bierze się dosłownie 2 gramy, 2,5 grama, 1,5 grama, więc myślę, że nasz zakup tych składników, które kosztują po kilkanaście złotych, to jest na najbliższe 10 lat. No tak. Połyczku zwycięzcy. Czyli Barista Hassel / SKA 2009. Ja myślę, że jeszcze opowiemy wam, bo nie było to jeszcze powiedziane, kim była reszta zawodników. Kto odpadł, zanim zaczął startować? Kochani. Szósteczka. W pierwszej rundzie wypadł. Żywiecki kryształ. Odpadł w pierwszej, z czym on walczył? Z pierwszą, która tu była. O, czyli... kochany. No, nieważne. Możemy do tego dojść po filmie. 7. Odpadł także Daffy Unimax. Daffy Unimax, 15 zł za wkład, więc... Tak. Niedroga rzecz. 5. Primavera. Odpadła Primavera. Czyli nie brać Primavery na festiwalu. I czwórka. Kranówka. Kranówka. Co ciekawe, w pierwszej rundzie odpadły wszystkie wody butelkowane, które większość baristów uważa za... No dobry półśrodek tak zwany. Nie masz wody, bierzesz żywiecki kryształ i jazda. Pytanie, z czym przegrała? Na mistrzostwach Polski w Aeropresie to był wszyscy używają żywieckiego kryształu, mam wrażenie. I komendant oczywiście. No dobra, to zmykamy. Bywajcie, do usłyszenia. Ciao. Dobrze. Pesos. Na koń!